W sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w polskim Loreto odbyły się uroczystości odpustowe. W wydarzeniu przyświecało hasło Matko Kościoła, naucz nas wiary. Odpust w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej odbywa się co roku w pierwszą niedzielę po uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli po 8 września. Wielu pielgrzymów na uroczystości przybywa pieszo. Do polskiego Loreto przybyli całymi rodzinami. Centralnym punktem uroczystości była msza święta sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Leona Dubrawskiego z Ukrainy. Dziś potrzeba nam modlitwy i postu za Ukrainę, podkreślał biskup Kamieniecko-Podolski. Zawierzył też to wszystko, co dzieje się na ukraińskiej ziemi Matce Bożej. Ta matka loretańska, która dzisiaj króluje w tym sanktuarium i opiekuje się Polską, opiekuje się tymi uciekinierami, którzy uciekli z Ukrainy. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła telewizja Trwam i Radio Maryja.